Cześć, jestem Kuba i tym razem artykuł z uniwersum Warhammera 40K Stormblade Czołg superciężki Stormblade jest kolejną pochodną łowcy tytanów, jakim jest Shadow Sword. Wozy tej klasy budowane są na światach kuźniach nieposiadających wiedzy i możliwości technicznych niezbędnych konstruowania Shadow Swordów i muszą nadrabiać te braki zastosowaniem innego, mniej zaawansowanego technologicznie uzbrojenia niż oryginał. W przypadku Stormblada Działo wulkan zostało zastąpione działem plazmowym, które pomimo nieco mniejszej mocy i zasięgu nadal czyni z czołgu skutecznego łowce Tytanów. Głównymi zadaniami Stormblade'ów na polu walki pozostaje zwalczanie boskich maszyn i superciężkich wozów nieprzyjaciela. Jednak w odróżnieniu od Shadow Sword'ów są one pojazdami walczącymi na średnich dystansach. W odróżnieniu od działa wulkan. Działo plazmowe ma o wiele mniejsza na energię i może cały czas operować na pełnej mocy lub prowadzić ogień krótkimi seriami. Daje to Stormblade'om o wiele wyższą elastyczność w walce, jednak za cenę nieco zmniejszonej siły ognia. Możliwość zmiany konfiguracji głównego uzbrojenia pozwala wozom klasy Stormblade również skutecznie zwalczać duże zgrupowania piechoty, jak i pojazdy pancerne. Wykorzystywane przez nie w roli magazynu amunicyjnego ogniwa fotoniczne. W odróżnieniu od kondensatorów Swarda nie obciążają silnika, przez co wóz zachowuje wyższą prędkość i manewrowość. Jest też w stanie zasilać na bieżąco parę podwójnie sprzężonych ciężkich bolterów i dwa działa laserowe, co daje mu możliwość pozbywania się szwendających się w bezpośrednim pobliżu lżejszych pojazdów pancernych nieprzyjaciela i wrogiej piechoty. Podobnie jak w przypadku innych superciężkich wozów Gwardii Imperialnej, sama obecność Stormblade'a na polu bitwy znacząco podnosi morale towarzyszącej mu piechoty. Więc nierzadkim jest wykorzystywanie ich przez wyższych oficerów w roli wozów dowodzenia. Wyposażone w potężne nadajniki VOX i panele taktyczne pozwalają dowódcom utrzymać wysoką świadomość sytuacyjną nawet w środku walki. Pomimo, że Stormblade nie cierpi z powodu typowych dla Shadow Swarda bolączek, nadal pozostaje wielkim, niezdarnym behemotem, którego główne uzbrojenie wymusza celowanie za pomocą całego pojazdu. Powoduje to, że pojazd nie może być wykorzystywany w roli bezpośredniego wsparcia ogniowego na linii frontu, gdzie ta góra stali mogłaby zostać po prostu wymanewrowana i rozwalona ostrzałem w burty i zad. Co sprytniejsi przeciwnicy dołożyliby do manewru ostrzelanie go osienic, by całkowicie uziemić będącego celem Stormblade'a. Wyższa uniwersalność wozu oznacza też, że nie jest on tak skutecznym zabójcą tytanów jak Shadow Sword. Działo plazmowe nie jest zbyt skuteczne w przeciążaniu tarcz pustki, więc Stormblady polegać muszą na wsparciu innych jednostek Astra Militarum, by móc prawdziwie zabłysnąć. Storm Stormlord narodził się jako demonstracja feudalnych stosunków panujących pomiędzy należącymi do Adeptus Mechanicus światami kuźniami i samym Marsem. Część z nich nie posiadała wszystkich niezbędnych elementów standardowego wzorca konstrukcyjnego koniecznych do produkcji Shadow a ze względu na wewnętrzne tarcia nie były one w stanie pozyskać ich z czerwonej planety. Magosi innego wielkiego świata kuźni, ryzy, postanowili obejść problem po swojemu i przy okazji zdobyć nieco potęgi i wpływów dla siebie. Znani ze wspaniałej technologii plazmowej olali w działa wulkan i po niewielkich zmianach osadzili w kadłubie Shadow Sworda działo plazmowe. W ten sposób narodził się pierwszy Storm i jego wzór wkrótce został przekazany tym światom kuźniom, które chciały wejść w obustronnie korzystny układ z ryzą. Z wieloma z tych światów układy o zaopatrzeniu utrzymywały również elitarne formacje Solar Auxilia i wkrótce otrzymały one również dostęp do stałego zaopatrzenia w Stormblady, podczas gdy wozy typu Shadow Sword stanowiły absolutną rzadkość i najczęściej trafiały do dedykowanych regimentów czołgów superciężkich. Stormblade'ów używał również Legion Astartes, jednak w wersji nieco zmodyfikowanej i produkowanej w kuźniach Luciusa. Wśród Astartes, Storm Lord cieszył się większą popularnością od Shadows ze względu na większą elastyczność taktyczną oraz prostszą konserwację i możliwość łatwego zaopatrzenia. Co więcej, nadludzkie organizmy marines o wiele lepiej znosiły ogromne ilości ciepła generowane przez główne uzbrojenie i mogły prowadzić z niego ogień o wiele dłużej niż załogi armii imperialnej. Większość Legionów utrzymywała swoje Stormblade'y w formacjach czołgów superciężkich, przy czym w części stanowiły one rezerwę taktyczną i nie były stosowane na co dzień. Z drugiej strony, żelaśni wojownicy i żelazne dłonie tworzyły z tych czołgów czołówki swoich natarć osłaniane na flankach przez wozy typu Sikaran i Predatory. W 41. milenium, podobnie jak 10 tysięcy lat wcześniej, wiele światów kuzi nie posiada możliwości budowania Shadow Swordów, więc w ich miejsce klepie Stormblady. Sam Stormblade nigdy nie został uznany za standardowy wzorzec konstrukcyjny, co jednak nie wpływa na jego parametry i osiągi, więc często to właśnie na wozy tego typu pada wybór Gwardii Imperialnej, kiedy niedostępne są Shadow Swordy. Większość Stormblade'ów konstruowana jest na bazie podwozi wzoru Arkurian, jednak co bardziej konserwatywni tych kapłani uznają podwozie wzoru Mars za lepsze pod każdym względem. Stanowiące główne uzbrojenie wozu działo plazmowe stanowi zazwyczaj uzbrojenie Tytanów i osadzone jest na stałe w pancernej Kazamacie. Generator i kondensatory Shadow Sworda zastąpiane zostały wielkimi ogniwami fotonicznymi, stanowiącymi zasilanie dla głównego uzbrojenia. Ogniwa okazały się sporo mniejsze od podzespołów niezbędnych do zasilania działa wulkan. I wolną przestrzeń wykorzystano do zainstalowania wydajnego systemu chłodzenia zapobiegającego przegrzaniu głównego działa oraz ceramitowych osłon termicznych chroniących załogę. Wiele regimentów gwardii imperialnej preferuje wozy tego typu nad pojazdy leyman RAS Executioner ze względu na o wiele wydajniejszy i bardziej niezawodny system chłodzenia i ogólnie większą siłę ognia. No bo kto by nie chciał się bujać z 310-tonową fortecą na gąsienicach i spopierać wrogów wielkimi plasmowymi smarkami, zamiast popierdywać się tym 10-tonowym lemonem gruzem i ciągle ryzykować ze na skwarkę? Posiadający dwie lufy działo plazmowe posiada dwa tryby prowadzenia ognia: salwę oraz ogień pojedynczy, co zapewnia dużą elastyczność w zwalczaniu celów. Salwa uwalnia jednocześnie moc obulów, co pozwala na skuteczne zwalczanie najcięższych pojazdów przeciwnika. Ogień pojedynczy z kolei stosowany jest przeciwko lżejszym, szybciej poruszającym się celom. Prowadzenie ognia w tym trybie pozwala też na zwiększenie szybkostrzelności ze względu na znaczące zredukowanie czasu potrzebnego na schłodzenie podzespołów. Stormblady przenosiły również kiedyś zewnętrzne wyrzutnie rakiet Helion, jednak były one wrażliwe na ogień nieprzyjaciela. Kiedy w krótkim czasie trzy Stormblady z 31. Pyrrańskiej Kompanii Czołgów Ciężkich zostały zniszczone przez eksplodujące wyrzutnie, zostały one uznane za niebezpieczne i wycofane z użycia. To tyle na dzisiaj informacji na temat Stormbladów. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia.